Oglądają Państwo główne wydanie aktualności. Dziś wielkie święto grekokatolików z Podkarpacia. W Jarosławskiej Cerkwi Przemienienia Pańskiego rozpoczął się odpust z okazji 20-lecia koronacji cudownej ikony Brama Miłosierdzia. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Słynąca cudami 17-wieczna ikona na specjalne życzenie papieża Franciszka była niedawno wystawiana w Watykanie jako światowy symbol Bożego Miłosierdzia. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na mocy bulli papieskiej. Od XVIII wieku jest czczona jako cudowna. Dwudniowy odpust z okazji rocznicy koronacji ikony rozpoczęły już wczoraj uroczyste nieszpory i koncert. Dziś licznie zgromadzeni pielgrzymi przeszli w uroczystej procesji do świątyni z Jarosławskiego Rynku. Na uroczystości przybyli nie tylko z całego Podkarpacia. Jechaliśmy z parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z Legnicy. Nasz ojciec Mirosław Drapała tam zorganizował tą proszczę, jak to się po naszemu mówi. No i dzięki Bogu pogoda dopisywała i dzisiaj też dopisuje. Jesteśmy szczęśliwi, bo w historycznym miejscu. Bardzo tak ładnie nam to się podoba. My z Lwowa. Z Giżycka, z Mazur. Po prostu przyjechaliśmy zobaczyć ikonę Miłosierdzia, pomodlić się przy niej, bo taki wyjątkowy czas dla nas po prostu. Jest to wyjątkowe miejsce jeszcze w tym roku Bożego Miłosierdzia i dlatego, że ta ikona była na rozpoczęciu tego roku w Rzymie. Rodzice, dziadkowie przekazywali nam, że jest w Jarosławiu taka cudowna, czudotworna ikona, do której pielgrzymowały już nasi dziadkowie, nasi przodkowie. Głównym uroczystością przewodniczył zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Polsce, a wzięli w nim udział duchowni z Polski i Ukrainy oraz Białorusi. To jest bardzo wyjątkowe miejsce i również dla mnie jest wyjątkowe, dlatego że 20 lat temu byłem na koronacji i wtedy również zaraz po koronacji otrzymałem święcenia kapłańskie. Także zawsze przyjeżdżam tutaj z taką wielką radością, aby odnowić ten moment koronacji i aby również prosić Bogu Rodzicę, aby wspomagała mnie w moim kapłaństwie. Ja przyjechałem z małą grupą pielgrzymów z Białorusi, z Mińska. Jestem pisatorem apostolskim dla grekokatolików na Białorusi. Jarosław jest dla nas bardzo cenny, dlatego że lat temu 20 najpierw do nas na Białoruś przyjechał kardynał Sylwestryni, a później stamtąd, jeśli tak może być, przywiózł mnie już jako archimandrytę tutaj. Jarosławskiej cerkwi Brama Miłosierdzia niezwykłą rangę nadał niedawno papież Franciszek. Na jego specjalne życzenie ikona pojechała do Watykanu. Papież uczynił ją światowym symbolem Roku Miłosierdzia. Jak się okazuje, słynący łaskami obraz znał z dzieciństwa. Jeszcze jako ministrant modlił się do jego kopii w Buenos Aires, bo dla cerkwi w Argentynie ufundowali go jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku ukraińscy emigranci. Koronacji obrazu 20 lat temu dokonał papież Jan Paweł II, a jeszcze w XVIII wieku papież Pius VI oznaczył ikonę jako cudowną.